Siemaneczko, z tej strony Kazumi i jak zawsze przychodzę do Was ze świeżutkimi niczym bułeczki z rana nowinkami z gry Star Stable. Dzisiaj będzie sporo wyjaśnień o tajemniczych umaszczeniach, o nowym sklepie globalnym, salonie fryzjerskim, a także o nowych ciuszkach. Wszystko tutaj przetłumaczyłam z języka angielskiego na polski swoimi słowami z filmiku CC Creations. Zostańcie zatem do końca. Będzie mi równie miło, jeśli zostawicie łapeczkę w górę, suba, a naprawdę warto. Na wszelkie kliknijcie dzwona, by być na bieżąco. A tutaj lista moich wszystkich wspierających. Na początek wyjaśnienia odnośnie tajemniczych umaszczeń. Ostatni film spoilerowy od CC Creations był o trzech nowych umaszczeniach, ale wielu ludzi pytało o inne, nieukończone umaszczenia. Tutaj mamy tajemniczego Lipicana. Zaraz Wam to wytłumaczę. Trzeci koń holenderski gorącokrwisty ma obecnie lokalizację. I jest to dokładnie ten, który ma dołączyć na festiwalu jeździeckim. Ale drugi Lipican nadal nie dostał lokalizacji. Tutaj widzimy tego jednego, a tamten pozostaje zupełnie nowym umaszczeniem. Jeszcze nam nieznanym oczywiście. Dodatkowy Mustang, Arden czy Saint-Français nie będą do sprzedaży na festiwalu. One również nadal mają tą jednolitą teksturę na sobie, którą w poprzednich spoilerach już widzieliśmy. Możemy je zobaczyć tutaj w nadchodzącym, uwaga, konnym sklepie globalnym. Tak, niebawem do gry zostanie dodany taki sklep. Nawet będzie nowa ikonka. Co o tym sądzicie? Moim zdaniem jest to na plus, bo wielu graczy nie wie, gdzie są dane konie, nawet czasem ja, a także na minus, bo to takie kolejne ułatwienie. A w grach o koniach powinno się głównie właśnie jeździć. Niebawem mają pojawić się nowe kolory włosów, które obecnie mamy w grze. A w Moorland ma pojawić się salon fryzjerski. Jestem ciekawa, gdzie go dodadzą, a te fryzury mają właśnie tam być. Jest ich naprawdę sporo i bardzo fajnie, że dają nam więcej opcji kolorystycznych i to nawet w naturalnych odcieniach. Oto wszystkie z nich.
W ostatnich filmach pokazywałam Wam już te nowe komplety. Tutaj mamy okazję je zobaczyć lepiej. Pojawią się one prawdopodobnie na festiwalu tęczowym. Jeden z nich ma być w stylu ujeżdżeniowym. Ciekawy. Drugi komplet jest cały w kolorach pastelowych. Dodatkowo będzie posiadał nową czapkę, jaką jest berecik. A buty powiedzmy, że przypominają Adidasy. Tutaj jest trzeci komplet w jednolitej teksturze, czyli nie wiemy jeszcze jak do końca wygląda. Tutaj są przepiękne dwa sety westernowe. Nie mają jeszcze nazwy. Oto wersja niebieska, a to różowa. Dajcie znać, które Wam się bardziej podoba. Mają pojawić się takie torby. To be honest, potrzebowałam takiej czarnej. Kolejne trzy rzeczy wydają się być zaktualizowanymi wersjami niektórych nagród. Za pierwsze, zadania. Autor uważa, że będą one w sprzedaży w sklepie globalnym. Z tego co się dowiedziałam, prawdopodobnie za 1 jorwiski szyling. Podobnie jak z nowym zestawem dla początkujących. Oto porównanie starych wersji do nowych. Kurtka bobcatów, którą podarowała nam Loretta. A tu niebieski top. Czemu to już zwykły t-shirt? A tu jeszcze spodnie. Te zwierzaki już możecie znać. Z tego co wiem, kot oraz terrier będą na sprzedaż za 199 starcoins. Krab będzie za 350 starcoins, a kogut ma być podobno za darmo. Czy będą one na tęczowym festiwalu? A może na obozie westernowym? Co bardziej mi pasuje? Tego nie wiemy jeszcze. Kochani, to by było na tyle z najnowszych informacji. Zostawcie łapęcie w górę oraz suba z dzwoneczkiem. Trzymajcie się i do następnego.